Dzień dobry, nazywam się Witold Orłowski, jestem ekonomistą, jestem głównym doradcą ekonomicznym PwC. Z moimi koleżankami i kolegami z PwC spotykamy się, żeby omawiać i to, co się dzieje ważnego w gospodarce, i to, co się dzieje ważnego w firmach, i to, co się pewnie powinno, będzie działo w firmach. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Narkiewicz-Starłowska. Asiu, powiedz, czym się zajmujesz w firmie. Witam Cię, Witku, witam Państwa. Ja się zajmuję doradztwem w zakresie podatków osobistych, czyli podatku PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Świetnie. Wrócimy do tego tematu za chwilę. Najpierw zacznijmy od tego, co się dzieje w gospodarce, co się dzieje na świecie. Znaczy, jeśli chodzi generalnie o samą pandemię, to jest pewne interesujące, ale chyba bardzo niepokojące zjawisko. Otóż, jak Państwo pamiętacie, no, zaczęło się w Chinach, potem Europa, Stany Zjednoczone. Dzisiaj najwięcej, połowa chorych na świecie mniej więcej jest w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, w dwóch krajach. Ale to, co widać w tej chwili, to takie wyraźne przesuwanie się ognisk pandemii z północy na południe, do krajów południa. O ile w Europie pandemia, no, ilość chorych spada wyraźnie. W Stanach Zjednoczonych rośnie, ale nie tak szybko. To w krajach takich jak Brazylia, jak Meksyk, jak Indie, jak niektóre kraje afrykańskie mam do czynienia z wykładniczo rosnącym, dramatycznie rosnącą liczbą zachorowań. Ja od dawna zresztą ostrzegałem, że prawdziwy problem dla świata, z funkcją świata, to będzie, kiedy pandemia opanuje kraje ubogie, które mają bardzo słabe systemy opieki zdrowotnej, gdzie rzeczywiście efekty mogą być dramatycznie złe. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego, no to oczywiście najważniejsza jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, Europie. To, że w Stanach cały czas pandemia nie przygasa, ona się trochę też przesuwa z północy na południe. To już nie jest Nowy Jork. Teraz najbardziej dynamicznie zachorowania rosną w Kalifornii, na Florydzie, w Teksasie, czyli też na południu. I to oczywiście oznacza, że sytuacja jest daleko od normalności. Wprawdzie w Stanach nastąpiło ten cud z danymi, o którym już mówiłem, ale on się kontynuuje. To znaczy najpierw prawie 35 milionów ludzi straciło pracę, potem 2,5 miliona odzyskało, czy prawie 3, teraz kolejne 5 milionów odzyskało, więc razem już można powiedzieć, że mniej więcej 1/4 tych, co stracili pracę, odzyskali ją po odmrożeniu gospodarki. To pokazuje, jak działa amerykański rynek pracy, na ile jest elastyczny, no ale cały czas przypominam, że jednak 20 kilka milionów ludzi pracy straciło i jeszcze nie odzyskało. W Niemczech oczywiście nie ma w ogóle prawie wzrostu bezrobocia, natomiast no, mamy oczekiwany wielki wzrost zadłużenia. Właśnie Bundestag upoważnił rząd do zwiększenia zadłużenia państwa o 200 miliardów euro. No, 200 miliardów euro to jest 1 bln zł, to jest dobrze ponad trzykrotnie więcej niż całość dochodów polskiego budżetu, więc to są rzeczywiście kwoty ogromne. No, ale Niemcy zdecydowane są bronić się przed wzrostem bezrobocia kosztem wzrostu zadłużenia. No i my w Polsce też idziemy w stronę tej nowej normalności i też mamy pewne problemy z interpretacją informacji płynącej z gospodarki. No bo jest lepiej, jest bardziej optymistycznie niż było na przykład w kwietniu. Jeśli Państwo popatrzycie na wykres, to jest wykres tak zwanego PMI, czyli Purchasing Managers Index, czyli indeksu menedżerów zakupowych w polskim przemyśle przetwórczym, znaczy polskim i niemieckim. Polski na czerwono, niemiecki na czarno, niemiecki na czarno. I ten indeks, on wynosił około 50 w lutym, 48. Spadł do 30 paru i w Polsce, i w Niemczech w kwietniu. I teraz dość dynamicznie się podniósł do 48 mniej więcej w Polsce, 45 w Niemczech. I ja już zauważyłem komentarze, że no to świadczy, że przemysł się wydobywa z recesji, będzie rosła produkcja. Otóż to jest właśnie problem z interpretacją takich wskaźników. Indeks PMI jest skonstruowany tak, że on mówi, jaka jest różnica między ilością firm, łącznie 100%, ilość firm, które oczekują wzrostu produkcji, minus ilość firm, które oczekują spadku produkcji. Jeśli ten indeks wynosi 50, to znaczy, że tyle samo firm oczekuje spadku, co wzrostu. Jeśli ten indeks wynosi poniżej 50, a tak jest i w Polsce, i w Niemczech cały czas, mimo poprawy, no to znaczy, że cały czas nieco więcej firm oczekuje spadku produkcji niż wzrostu.
Czyli krótko mówiąc, produkcja dramatycznie spadła w kwietniu. W maju nadal jeszcze firmy oczekiwały dalszego spadku. W czerwcu oczekują no, czegoś bliskiego stabilizacji. Teraz popatrzcie Państwo na dolny wykres. On pokazuje poziom produkcji polskiego przemysłu. Powyżej mówiliśmy o zmianach, oczekiwanych zmianach poziomu, a poniżej mamy poziom. I ten poziom rzeczywiście no, mniej więcej zgodnie z tym, co pokazywał PMI, drastycznie spadł o 20 kilka procent w kwietniu tego roku i 20 kilka procent niższy niż w zeszłym roku. W maju, no on troszeczkę lepiej niż firmy oczekiwały, bo jednak się trochę zmniejszył ten spadek, trochę produkcja wzrosła, ale w tej chwili mamy raczej do czynienia ze stabilizacją produkcji na dość niskim poziomie. Zobaczymy, jakie będą dane za czerwiec, to już za tydzień, dwa tygodnie będą dostępne. Natomiast no, problem polega na tym, że ta nowa normalność, to powtarzam wielokrotnie, nie oznacza wcale i poprawa indeksów PMI nie oznacza wcale, że wracamy do sytuacji przedkryzysowej, tylko jesteśmy w nowej normalności i w sytuacji recesji. Na sytuacja recesji ma do siebie to, że firmy muszą oszczędzać. Firmy stoją przed dylematem, jak oszczędzać. No, koszty pracy są tutaj tym, co na czym no, zazwyczaj się kończy. No, tam oszczędza, tam się, tam, tam trzeba oszczędzać. No, tylko, że tutaj jest dylemat, czy obniżka kosztów pracy może następować tylko poprzez zwolnienia, poprzez redukcję zatrudnienia, wzrost bezrobocia w ślad za tym. Czy można też starać się obniżać koszty pracy? Obniżać pensje, jeśli jest porozumienie dacie, albo obniżać inne koszty pracy. I Asiu, mam do ciebie pytanie. Czy są jakieś możliwości działania tutaj, na przykład obniżania kosztów pracy po to, żeby uniknąć nadmiernych zwolnień? Tak, są takie możliwości działania. Na pewno pewne środki są przewidziane przez tak zwane tarcze antykryzysowe przygotowane przez rząd, ale z tego, co mówią mi przedsiębiorcy, to te rozwiązania są takie bardziej doraźne i krótkoterminowe. W związku z tym oni poszukują rozwiązań długoterminowych, takich bardziej na stałe. I teraz jednymi z takich możliwości są formy zatrudnienia, różne formy zatrudnienia, które są przewidziane przez polskie prawo i które są dosyć takie elastyczne, może czasami nawet bardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa i do tego, co robią jego pracownicy, niż taka najbardziej tradycyjna forma umowy o pracę. I teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o te formy zatrudnienia, to przykładem mogą być na przykład firmy informatyczne, czy firmy, które działają w obszarze tak zwanych B plus R, czyli badania i rozwój, badań i rozwoju. Te firmy mają możliwość zastosowania umów o pracę połączonych z transferem praw autorskich. To dotyczy pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych wykonują tak zwane prace kreatywne. Nie muszą to być twórcy w rozumieniu takim klasycznym, tradycyjnym, artyści i tak dalej. To są osoby takie jak na przykład właśnie informatycy, osoby tworzące programy komputerowe, osoby, które są projektantami czy inżynierami oprogramowania, którzy są analitykami, testerami tego oprogramowania, a także właśnie wspomniane osoby wykonujące różne prace w obszarze badań i rozwoju. I teraz na czym to polega? To polega na tym, że jak Państwo pewnie wiedzą, można sobie odjąć od podstawy opodatkowania aż 50% jako takie koszty, zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, czyli może dojść do sytuacji, że w zasadzie od połowy naszej pensji nie zapłacimy podatku. To jest oczywiście preferencja podatkowa zastosowana przez polskie państwo, dlatego żeby właśnie wspierać rozwój technologii, innowacji i badania i rozwój, i rozwoju. Dlatego w takiej sytuacji może się okazać, że tak naprawdę na rękę pracownicy otrzymają większe wynagrodzenie bez żadnego dodatkowego kosztu ze strony pracodawców. Dlatego myślę, że to jest właśnie rozwiązanie warte te rozważenia w tej sytuacji, gdzie o podwyżkę na przykład może być trudno. Innym z takich rozwiązań jest z kolei taka możliwość dla spółek akcyjnych. I tutaj jak rozmawiam właśnie z właścicielami spółek akcyjnych, to coraz częściej wynagradzają pracowników w postaci takich pracowniczych programów akcyjnych. I to rozwiązanie znowu jest też wspierane przez państwo polskie. Pracodawcy w tej chwili na przykład borykający się z
kwestią braku tej gotówki, tak, i tego, że może nie będą mogli właśnie wypłacić w formie pieniężnej pracownikom podwyżek, mogą przekazać na przykład akcje w formie takiej odroczonej premii, dzięki temu ten koszt im się przesunie, a równocześnie pracownicy będą mogli również skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych przez przepisy polskie. Mianowicie w takiej sytuacji podatek płaci się dopiero w momencie sprzedaży akcji i to jest podatek według stawki 19%. No dobrze, a to jest na dzisiaj. Natomiast tak jakby sięgnęła troszkę wyobraźnia o przyszłość. Przecież wszyscy się zgadzają, że może się trochę zmienić charakter pracy po pandemii, że może być znacznie więcej pracy na dystans, pracy przez internet, bez konieczności przychodzenia na miejsce. Jak to może wpłynąć na rynek pracy, na umowy zawierane z pracownikami? No właśnie, tak pracując zdalnie może się okazać, że coraz więcej osób trochę zbliża się charakterem tego właśnie, co robi, do przedsiębiorców, bo właśnie pracujemy nie w siedzibie pracodawcy, tylko w dowolnym innym miejscu. Jesteśmy trochę bardziej niezależni i rzeczywiście część osób zastanawia się nad tym, czy faktycznie, nie wiem, podpisywać umowę o pracę, czy może po prostu rozpocząć, czy założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi dla firm w takiej formie. I teraz znowu no, polskie państwo premiuje przedsiębiorczość, tak? Chodzi o to, żeby znowu rozwijać się różne obszary gospodarki i żeby być przedsiębiorczym. I w takiej sytuacji można również skorzystać z pewnych preferencji podatkowych. Jak wiemy, można wybrać 19% podatek liniowy, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pewne wydatki, które ponosimy. Również mamy mniejsze wtedy obciążenia na ubezpieczenia, także na pewno są to też dodatkowe korzyści, które w takiej sytuacji, oprócz tej właśnie niezależności, którą też daje nam ta obecna sytuacja, przynoszą. A drugą takim zjawiskiem, o którym chciałam powiedzieć i chciałam właściwie zachęcić tym samym przedsiębiorców do tego, żeby w większym stopniu jeszcze zatrudniać osoby niepełnosprawne. Do tej pory oczywiście wiele firm takie osoby zatrudniały, ale myślę, że właśnie ta praca zdalna spowoduje to, że w coraz większym stopniu jeszcze takie osoby będą zatrudniane. I dodatkowo, oprócz tego właśnie, że warunki sprzyjają takiej, myślę, też możliwości, przedsiębiorcy mogą w takim przypadku korzystać z pewnych udogodnień finansowych, mianowicie pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ponosi niższe koszty opłat na PFRON, a także może uzyskać dodatkowe dofinansowania do wynagrodzeń takich osób. I w związku z tym może nawet otrzymać do 37 tysięcy złotych rocznie właśnie do wynagrodzeń takich osób. Przed kryzysem najcenniejszą rzeczą w gospodarce, jak twierdzono, były talenty i najtrudniejsze do zdobycia. W tej chwili przez pewien czas wydaje nam się, że jest łatwiej, ale to nie potrwa długo. Niedługo znowuż będziemy polować, firmy będą polować na talenty, więc pamiętajcie o tym Państwo przy swojej polityce zatrudniania i szukania współpracowników i wykorzystywania nowych form tego. Dziękuję Ci bardzo, Asiu. Dziękuję Państwu bardzo.